Dzisiaj zobaczymy kilka bardzo interesujących walk, sporo rozstrzygnięć zaskakujących, ale będą też faworyci. Powiedzmy także o tym, że będzie walka, w której wystąpią chyba najlepsi wrestlerzy, którzy występują na ringu, ale o tym za kilkadziesiąt minut zobaczymy tych wrestlerów na ringu. Tylko możemy powiedzieć, że będą to Hogan, Macho Man, Luger i Sting. Wszyscy w jednym momencie będą walczyli na ringu, tak więc chyba no, możemy się spodziewać ogromnych emocji. A tymczasem Johnny Swinger, który nie cieszy się sympatią publiczności, charakterystyczny gest, do którego już przyzwyczailiśmy się, Studio Orlando, Studio Universal w Orlando, i mamy przed sobą walkę Johnny'ego Swingera ze znanym już fantastycznym zapaśnikiem, którego na pewno nie musimy przedstawiać tym, którzy oglądają amerykańskie zapasy, bo będzie nim Bill Goldberg. A Bill Goldberg to ten właśnie nieprawdopodobnie zbudowany, umięśniony wrestler, kiedyś futbolista amerykański. Warto dodać, że jeszcze Bill Goldberg nie przegrał ani jednej walki, to już jest 64. walka jego na zawodowym ringu i jeszcze ani jednej walki nie przegrał, tak więc możemy się spodziewać tego, że jednak Johnny Swinger no, w tym pojedynku jest chyba na pozycji straconej, chociaż poczekajmy, ale wydaje się jednak, patrząc na obu panów, że jednak Bill Goldberg jest tutaj zdecydowanym faworytem. No zaczął bardzo szybko. Zobaczymy. Trzymanie. Będzie pewnie wyniesienie w górę tak charakterystyczne. No przecież on tak kończy walkę. Czyżby to się miało w tej chwili skończyć? Dokładnie. To jest ten słynny power slam Billego Goldberga i po walce. No to początek dzisiaj rzeczywiście niesamowity. Jeżeli by wszystkie walki tak trwały po 3 sekundy, to mielibyśmy dzisiaj tych walk no kilkadziesiąt, ale... I to, co pokazuje Bill Goldberg zawsze na zakończenie swojej walki, to znaczy nie wiadomo, czy do nas krzyczy, czy do nas mówi, ale w każdym razie pokazuje swoją muskulaturę i jednak widać, że jest, no jest jednak kawał chłopa i potrafi z każdym wygrywać, nawet czy to będzie zawodnik wyższy od niego, czy mniejszy, nieważne. Zastanawiam się, który z nas wytrzymałby dłużej niż Johnny Swinger, ale ten atak początkowy absolutnie zaskoczył Swingera, który tam początkowo taki taniec wykonał, taniec koguta. Szkoda, oczywiście. Trochę szkoda, że ta walka popatrzmy, bo to jest ten słynny power slam w wykonaniu Billy Goldberga. I w tym momencie rywal nie jest w stanie już kontynuować walki. Trwało to chyba niespełna minutę. To w zasadzie... Sama akcja 3.